Witam was bardzo serdecznie, tutaj Kielamaniak i zapraszam was do questa. Pierwszego questa, jaki zleca nam profesor Ogenius z okazji eventu wakacyjnego Hakuna Matata. Tak, oczywiście w tym momencie znajduje się w bajecznym Tuzmer. I ten oto profesor Ogenius, który wyszedł z domu wreszcie, zleca nam quest. Także zaczynamy z nim rozmawiać. Rzecz jasna, pytamy się, co się stało. I mówi, że od dawna się przygotowywał do wyprawy, ale niestety podczas podróży z Tuzmer chyba do Verbin, czy jakkolwiek, zgubił mapy i po paru questach, po paru w sumie pytaniach z naszej strony dowiedzieliśmy się więcej, gdzie podróżował i gdzie prawdopodobnie mogły nam zginąć owe mapy. No i teraz my, jako jak zwykle durnie na posyłki, lecimy, żeby poszukać jego map. No dobra, pierwsza mapa znajduje się w przełęczach łotrzyków, dlatego tam lecimy. Oczywiście już robiłem sobie quest na inne postaci. Ale, że jeszcze mam 58 level, nie dorobiłem się teleportu z Tuzmer, także muszę naginać na piechotkę. W tym questie jest dużo czekania, także nie zdziwcie się, że nie zrobicie go z takim szybkim rozmachem. I też dużo chodzenia, także trzeba trochę chodzić szpagatami, żeby w ogóle gdzieś dojść. No ale jak to w questie, żeby go zrobić, trzeba troszkę się namęczyć. No dobra, no to co? No, to polecimy do Verbin, przeteleportujemy się do, prawdopodobnie do Tornek i z Tornek polecimy do Przełęczy Łotrzyków. Kolejna przystań to będzie wioska pszczelarzy i tam gadamy z Grzesiem, takim małym trzecim levelem, który pokoloruje naszą mapkę. Ogólnie jest trzy części tej mapy. My dążymy do tego, żeby właśnie znaleźć, skompletować i oddać profesorowi Eugenowi. No, sam teraz tak sobie myślę, czy nie wbić 60 level i dosłownie nie pójść. Nie zrobić sobie teleportu do Tuzmer, bo jednak będzie trochę chodzenia. Póki co mam tutaj 13 zwojej do Tuzmer, dlatego z tego korzystam. No ale jak wiadomo, kiedyś te zwoje się skończą i trzeba będzie coś robić. Z okazji również tego eventu Hakuna Matata są dwa herosy. Jeden nowy jest 5 level, drugi na 48 level. Drugi ma 48 level. I co? No ten 48 do tej pory wyleciały dwie legii. Jedna jest na wojownika Paladyna, a druga jest ogólna. Z tym, że ta ogólna nie ma żadnego. Jakby to wam powiedzieć? Nie ma żadnej specjalizacji, zresztą nie ma jakiejś tam ostatniego ratunku czy pierwszej pomocy. Po prostu wygląda, pisze legenda, ale ma statystyki jak hero, co ja tu włączyłem, dobra. Jest również im kraina eventowa, ale żeby dostać się do tej krainy eventowej, musicie zrobić dwa pierwsze questy, czyli ten quest i będzie jeszcze jeden quest. Oczywiście wszystkie questy, wszystkie sulcy do questów będą na moim kanale i będziecie mogli sobie przeglądać do woli i korzystać. Tutaj mamy domabus i wybieramy opcję drugą, postanowić sprawdzić starty dokumentów. Otrzymaliśmy, oczywiście może być tak, że nie będzie tak pięknie jak u mnie i będziecie musieli dosłownie czekać długo. Będziecie klikacie do skutku. Wóz, druga opcja i jedziecie. Wóz, druga opcja, jedziecie. Nie ma, jedziemy dalej. Nie ma, że boli, musicie to dostać. W końcu dostaniecie. Robię sobie inne postaci, dosłownie chyba z 10 razy klikałem, także do wytrwałych świat należy. Dobra, teraz lecimy do Itham. Bez teleportu by się nie opłaca i lecimy do wioski pszczelarzy, tak jak mówiłem. Porozmawiać z Grzesiem, a ja tymczasem w drodze sobie koleję coli, Coca-Coli. Coca-Coli się w głowie pierdoli, ale to nic. Troszkę jestem nieuspany. Ogólnie nie wiedziałem, że ten quest jest, że event jest. Wczoraj się dowiedziałem się, tylko że o godzinie pierwszej.
Także postanowiłem wziąć się za to samego rana. No, samego rana, myślę, 9:40, no ale... Lepiej późno niż wcale. Za ten quest dostaniemy... unikacik niegłupi. Jakieś doświadczenie. I dwa jakieś itemy. Ale to są dwa takie itemy neutralne, z których za bardzo nie będzie się czerpać korzyści. Mimo wszystko, kolejny event, widać, że starają się twórcy Margona, żeby troszkę tą grę przywrócić jej blask, tak powiem, bo jednak trochę graczy już odeszło z tej gry. Ale powiem wam, że poprawia się w tej grze, poprawia się trochę rzeczy i podoba mi się, zaczęło się coś się dziać, bo swego razu był taki zator, że zatrzymało się, załóżmy tam, nie wiem, rok czasu, nic się nie działo, jakieś małe zmianki, a jak już były jakieś eventy, to były odgrzewane. Pamiętam, chciałem zrobić sobie solucję z 2012, była chyba gwiazdka i w 2013 też była event gwiazdkowy. Inquesty były praktycznie te same. Także tylko sobie pozmieniałem datę na kanale i na tym skończyło się moje nagrywanie. Także mi się wydaje, że jeśli ta gra jest niby za darmo do grania, ale wiem, że dużo ludzi kupuje Smash Bros. Również i ja mam 40 Smash Bros., także coś tu musi być. Powinni troszkę spiąć poślady i skupić się na lepszych gier, bądź zaglądać na forum i patrzeć, czy są jakieś fajne propozycje od graczy. Coś w ten sposób. Dobra. Jesteśmy już teraz, w tym momencie, we wiosce pszczelarzy. Zaraz, gdzie ten Grzesiu jest? A jest i ten Grzesiu, nasz mały. Raz, dwa, trzy, wilk jest zły, 4, 5, 6. Chyba chce mi się jeść. Dobra. Pytamy się o to, czy tu jakiś stary dziadek z wąsem i aniołem na plecach nie znalazł. No i opowiadał o tym, że był taki gościu, że lewo co uciekł przed pszczołami i pokazuje nam o tym właśnie, że to mapę, że to z kolorowanka wymalował, ale mówił, że pomalowana kolorowanka jest mu już niepotrzebna, dlatego jak najbardziej z miłą chęcią nam odda. No i tak właśnie zrobił. Zajebaliśmy Grzesiowi mapę. Małe dziecko namieszaliśmy mu w głowie i nam dał. Dobra. Kolejny i zarazem ostatni przystanek jest Skalistej Wyżynie. Tam sobie porozmawiamy z panią nimfą o starych karabinach. Po czym dostaniemy mapę. Tylko oczywiście, ale chyba już nie będę teleportował. Tylko polecimy tutaj w lewo na wichrowe szczyty. I będzie przełącz Karkahan. Przełęcz Karkahan, dobrze mówię? Nie, chyba źle mówię. Przełęcz dwóch koron. O, tak będzie. I przełęcz dwóch koron i dojdziemy z kolei z tej wyżyny, następnie do Werbin. A potem jeszcze polecimy teleporcikiem do Tuzmer. Oczywiście przy nimfie będziemy się czekać 5 minut, bo ona musi zadecydować, czy to jest cenna mapa, czy to jest jakiś stary kawałek pergaminu, do niczego niepotrzebny. Chyba że do rozpalania w piecu. Dobra, jesteśmy już w uroczysku. Jeszcze kawałek drogi i będziemy... I będziemy w wichrowych szczytach. Dobra. Nie wiem właśnie jak to jest, ale chyba gdzieś mi się obiło uszy, że ktoś tam pomaga dostać się do Tuzmer. Sprawdzę, aż powiem wam. Albo w sumie nie teraz. Skończmy ten questik. Wiem, że ktoś nam pomaga nam dostać się do Tuzmer. Powiem to wam w następnym questie. Bo w sumie za chwilkę, bo i tak wiem, że będę musiał podzielić ten filmik, bo będą jakieś przerwy godzinne, półgodzinne. Tylko robiłem sobie ten quest na 30 levelu i naprawdę jest kurwa chodzenia. Nikomu nie zazdroszczę. Dobra, jest i przełęcz dwóch koron. Jeszcze tylko przeleciłem przełęcz. No, już mnie wyczaił Trevil.
No dobra, dobra, lecim, lecim na Szczecin, bo mnie zaraz szlak trafi. Podobno, że ma być jakaś loteria. I właśnie zdecydowałem się, bo kiedyś sobie zbierałem na jakąś legendę z aukcji, a teraz mam około 60 syły, będę miał w sumie. I nie wiem, czy sobie nie przeznaczyć coś na loterię. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie ja idę? Jesteśmy w Skalistej Wieżynie. Troszkę się z wami zagadałem, zamyśliłem się. Byłem już na Majorce na wakacjach, no ale... Ale nie to tylko Margonem. Dlatego teraz mamy tutaj zejść na dół. Te akordy to są, widzicie, 70, 80, 7, 89, 62. Dobra, mieszczę z tym. Oczywiście pytamy się o trzecie opcje, żeby się nie denerwowała. Pytamy się o mapkę, czy tu mnie znalazła. I teraz musi być poczekać. Czekamy około 5 minut. Dobra, za chwilkę się widzimy z powrotem. I po odczekaniu około 5 minut gadamy sobie z naszą nimfą. Pytałaś, co robię z mapą? Oczywiście mamy tę mapkę. Aha, mam teraz wieści co do teleportów. Co do darmowych gracze, którzy mają poniżej nie większy poziom 90, mogą skorzystać z teleportu do odległego miasta Tuzmer. Po rozmowie z kartografem i z miną, on chyba jest w na zachodnich rozdrożach. Ja wam teraz pokażę więc jak tam dostać za pomocą kartografa i z mina. A żeby wrócić z Tuzmer, gadałem z profesorem Guniuszem, on nas teleportuje, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Mimo wszystko, pokażę wam teraz. Bo ogólnie bym sobie kliknął mój teleporcik i bym był praktycznie w mieście, ale pokażę wam jak to wygląda, daleko nie jest. No i to mamy wszystkie trzy części mapy, dlatego musimy teraz się udać do Tuzmer, do profesora Eugena i on nam... Co on nam zrobi? On się na pewno ucieszy, że mamy te jego mapy. No dobra, idziemy dalej. Także jak mówiłem, kartograf Izmin jest na mapie zachodnie rozdroża. Jak się idzie teraz, będziemy po lewej stronie, stał chyba za skrętem na Tarmusa Wudena. No dobra, lecimy. Są i nasze zachodnie rozdroża. Tutaj jest właśnie nasz kartograf. Nie, tutaj jest chyba dalej ciut. Tu będzie gdzieś po lewej stronie, jak się nie mylę. Jest nasz kartograf Izmin. W takim razie to musi być to. A, Eugeniusz. I tu wchodzimy, po rozmowie z nim bierzemy dalej. Mówimy, że nie da rady się tam dostać, dlatego patrzcie. Głupie gadanie. Pan profesor kartograf Izmin nas przytrafił do Tuzmer. Bez niczego, bez teleportu. A Eugen nas zostawi do tego. Także mamy, doróci nas chyba do kartografa Izmina, dlatego mamy z głowy teleporcik. Dobra. Oczywiście mówimy o tym, że mamy te trzy części mapy. Teraz mamy szukać w porcie André, dlatego w tym momencie idziemy do portu Tuzmer. Port Tuzmer jest pod Tuzmer, czyli niedaleko. Tu trochę się chodziłem, bo dość dużo szukałem złodzieja. Nawet te buciki mam niedawno właśnie ze złodzieja. Zaraz trafimy, ona chodzi tutaj. Ktoś szukał nad złodzieja, teraz widziałem, wychodził z domku. Ale my nie za tym w tym momencie, lecimy robić naszego questika. Jest i nasza Andrea. Wchodzimy tutaj tędy schodkami. Tu schodzimy schodkami, jesteśmy koło naszej
złodziejcy, teraz opowiadamy o tym, że nas przysłał profesor, trochę nam nie ufał, opowiadamy o tym, że znaleźliśmy jego mapy i teraz mówi, że nie mamy jedzenia, wody i rumu, trzeba pamiętać o rumu, dlatego w tym momencie musimy lecieć do pomocnika, pomocników portowych, pierwszy z nich jest Osiłek, który ma za zadanie przynieść nam żarcie. Jest to robotnik z Impo. Pytamy się, dlaczego jeszcze nie zostały dostarczone. Oczywiście po krótkich wersach wymian bierzemy worek z zapasami żywności. Teraz lecimy na palcach do Andreje z powrotem, po to, żeby przekazać jej to jedzenie. Dobra, jesteśmy tu prawie już. Dobra, teraz mamy iść do zarządcy Gopisa, czegoś tak się to nazywało, i mamy spytać się o decyzję, czy mamy pozytywną decyzję na odpłynięcie z portu. Jest zarządca Gopis, o właśnie. Tak, pytamy się go, ale on teraz nie ma czasu, mamy jakąś około godziny czasu na to, żeby on zdecydował, bo teraz w tej chwili jest bardzo, ale to bardzo zajęte, bo gramy Argonem. No. To lecimy do naszej Andrei. Tak. No to co? Za godzinę. Widzimy się za godzinę z powrotem, także do zobaczenia. I po czekaniu około godziny czasu dalej. Lecimy na rozmowę ze swym zarządcym Gopisem. Pytam się, czy już podjął sprawę. Tak, okrem może wpłynąć, także teraz lecimy szpagatami do naszej kapitanki. Dobra, do kapitanki, jak się nazywa w ogóle? Andrea Cutler. Dobra. Mówimy o tym, że zgodził się Gopis. Teraz musimy znaleźć jeszcze jakąś część załogi, bo niestety parę brakuje. Mówię, że szukał jakiejś tawerny, tu jest niedaleko tawerna pod Bosmańskim Beachem. Na piętrze jest kapitan Robert, czek mu tam. Pianer Roberts. Pytam się, z którym statkiem, oczywiście sterował. Mówimy o tym, że jest wyprawa. Także świetnie. Lecimy o tym, że mamy już jednego gościa, który jest nam bardzo potrzebny. I lecimy do naszej kapitanki. Zobaczymy, co ona powie teraz. Dobra. Tutaj przechodzimy. Tutaj jest taka pani. I mówimy, że pianer Robert jest dobry. Teraz mamy dać chwilkę czasu pani kapitanie, jakieś 15 minut, także widzimy się za chwileczkę. I po czekaniu około 15 minut gadamy ponownie z naszą kapitanką. Tak, jak widzicie, wyruszyliśmy, jesteśmy teraz na statku. Tutaj jest nasz kapitan Eugen, jest nasz pijany żulik, Trak i jakiś tam innych, o, kartograf, oczywiście kapitan statku i dziennikarka Jane. Dobra, także rozmawiam z pianem Robertsem, oczywiście jest zalany w trupa, można powiedzieć, że jest Juli Garçon. No i co, jest pijany. Nie ma za bardzo z nim jak porozmawiać. Niestety. Dlatego musimy czekać kolejne 15 minut i widzimy się za chwileczkę. Także zaraz się widzimy. I teraz oczekaliśmy przez 15 minut. Także czas rozmawiać z Robertem. No i co? Właśnie się rozbijamy. Dostaliśmy doświadczenie jakieś tam. I w tym momencie nasz quest został zakończony. Jesteśmy na krańcu świata. I co, to było na tyle w tym questie, także dzięki, do usłyszenia, czekajcie na nowe solucje, zapraszam na, rzecz jasna, na mój blog, trzymajcie się.